you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Siemano, KOZK z tej strony, handluj tym, czyli z życia handlarza samochodami używanymi. Czyli tak naprawdę z mojego życia. Bo są takie momenty niefajne, których nie pokażą Wam choćby w TVN Turbo, gdzie macie te wszystkie programy typu Zawodowi Handlarze czy Wojny Samochodowe. Tam to w ogóle no nie ma takiej akcji, gdzie klient dzwoni z telefonem po paru dniach od zakupu samochodu, że coś mu tam nie podoba się, coś mu nie gra, że chce oddać. No tego się po prostu nie pokazuje, bo to ma być wiadomo, szczęśliwe, piękne, family friendly, bez jakichś takich dram i innych tego typu rzeczy. A tymczasem witamy w prawdziwym życiu. A w tym prawdziwym życiu nie jest tak różowo. Nie jest tak różowo, zdarzają się sytuacje przykre, takie niefajne, których nikt nie chciałby mieć. I to tak, wiecie, ja to mówię z perspektywy osoby, która zajmuje się handlem samochodami. Natomiast, jeżeli Wy prywatnie sprzedajecie samochód, też można się czegoś takiego spodziewać, bo to jest po prostu sprzedaż drugiemu człowiekowi. Jeden człowiek będzie ogarnięty, drugi będzie mniej ogarnięty. Zresztą samochody, no wiadomo, to są tylko rzeczy. Może stać się wszystko. Ale czasami, tak jak pokażę Wam w tych dwóch przykładach, o których zaraz opowiem, no, zastanówcie się i najlepiej napiszcie w komentarzu, czy Wy dzwonilibyście z takimi rzeczami do sprzedającego. Jak Wy byście po prostu zachowali się w tej sytuacji? Sytuacja numer jeden. Samochód pod tytułem Mazda 6 w kombiaku, kolor taki myszowaty. Taki myszowaty kolor, bo to nie srebrny, tylko taki srebrny z domieszką czegoś tam. Nie wiem, jak to określić. Ja powiem, że to jest kolor myszowaty i wyobraźcie sobie szarą mysz i szarą Mazdę. 2003 rok, kombi, wiadomo, tutaj nagłośnienie, Bose, jak to w Mazdzie, nie? Podgrzewane fotele, elektryczny, ten fotel kierowcy w prądzie, skórzana tapicerka. Ja ten samochód kupiłem w zachodniopomorskim, z jakiejś takiej mniejszej miejscowości. Auto miało, jeżeli już mówię o tej skórzanej tapicerce, o tych fotelach, fotel kierowcy był taki trochę podarty, nie wiem jak to określić za bardzo. Ja go do dzisiaj mam w piwnicy, żeby było śmieszniej, w sensie w takiej przygarżowej piwniczce. Chciałem do lawety sobie zakładać, ale to już inna historia. I był taki trochę od psa. Pies próbował wskoczyć gdzieś tam pazurami, przytarł, coś tam się porwało. Oprócz tego drzwi kierowcy na dole były podzewiałe. Już jeżeli chodzi o ten rant, otwierając drzwi, na środku rant po prostu już rdza wychodziła i tak dość mocno. I podobnie było na poprzekątnej, czyli drzwi z tyłu za pasażerem. Te drzwi też coś tam miały na sobie, chyba tylko od zewnątrz. I klapa tylnia. Klapa tylnia też ją jakieś rdzawki tam po prostu atakowały. Żeby było ciekawiej, ja miałem drugą taką samą Mazdę na części. Chyba ten sam rok, na pewno ten sam silnik, chociaż tam już silnik nie banglał, niestety silnik nie działał. Ja go już tak kupiłem, bo tam jakaś dwumasa były, tego typu rzeczy, które po prostu potrzebowałem, a też była jakaś taka pełna dokumentacja serwisowa, pomijając to, że nikt tam smoka nie czyścił, smok w miejscu olejowej, zawsze go trzeba tam po prostu przyczyścić przy wymianie, bo tam się sitko zapycha i od tego się dałem silniki, tego akurat nie zrobili w tamtej, silnik padł, ale Mazda była. Kolor identyko, po prostu kropka w kropkę ten sam kolor, czyli przemieniłem wszystkie te elementy. Drzwi, kierowcy, klapę bagażnika, tamte drugie drzwi też wymieniłem. No super sprawa, bo naprawdę nic nie było kompletnie widać. Jedna i druga musiała nie być lakierowana, jeżeli chodzi o te rzeczy, albo po prostu tak dobrze. No, wszystko na krechę weszło. Piękniusio. Tapicerkę też wymieniłem, bo w tej Mazdzie, którą miałem na części, była taka fajna tapicerka, taka kurczę, taki sztos i kozak zarazem. Bo to była tapicerka nieskórzana, ale też podgrzewane fotele, też fotel kierowcy w prądzie. A tapicerka była taka, wiecie, tu macie boczek skórzany, a środek był materiałowy, z takiego bardzo fajnego materiału. I zwłaszcza no, samochód ten miałem latem, to było jakoś lato. I no super sprawa, bo tutaj się nie pociły tak plecy, nie? Bo pomimo tego, że klimatyzacja no, tam gdzieś bangla i działa, no, to nigdy nie jest aż tak wydajne, a ta skórzana tapicerka latem to nie jest nic fajnego. No ładnie wygląda, jest fajna w utrzymaniu czystości, ale tu są właśnie te minusy. Także to wymieniłem, samochód sobie postawiłem, sam nim trochę jeździłem, bo to mówię, lato było i jeździłem sobie gdzieś nad morze, coś tam, bajera tutaj gdzieś na gofra, jeździłem tym autkiem. Samochód później postawiłem, miałem tam coś innego i w międzyczasie wystawiłem na sprzedaż Mazdę Premacy. To już do dzisiaj nie wiem, jak to się wymawia. No taką Mazdę, wiecie, taką większą, pięcioosobowa to była ta wersja, bo jeszcze siedmioosobowe wychodziły. Silnik bardzo podobny, rocznik podobny, no wszystko podobnie. Dzwoni facet. Tutaj właśnie z miejscowości, teraz jadę sobie na rondzie, ja pojadę w lewo, a do niego trzeba byłoby jechać prosto i jeszcze jakieś 10 km, czyli jakieś 20 km od mojego miejsca zamieszkania. Przyjeżdża oglądać tą Mazdę, tą Premacy. Przyjeżdża,
ogląda, ale stwierdził, kurde, ona jest dla mnie trochę za duża. Chociaż nie wiem dlaczego, ale no dobra. Ogląda inne samochody i tak zwrócił uwagę na tą właśnie... O, z poziom płynu do spryskiwaczy. Właśnie zwrócił uwagę na tą Mazdę 6. No i po prostu strzał, pach, facet się zakochał. Zakochał się w samochodzie, stwierdził, że taką chce, jeszcze ta tapicerka mu odpowiadała, wszystko no tak jak powinno być, nie? Tak sobie myślę, no dobra, no jest klient, ale tłumaczę mu, pokazuję mu, panie, dobra, to wymienione, tutaj tapicerkę całą wymieniałem, coś tam jeszcze, w zawieszeniu nic nie puka, bo faktycznie tam było wszystko przejrzane, nic tam się nie działo, przejechaliśmy się. On stwierdził, że dobra, ten samochód mu się podoba, on chce go kupić. Mówię, no dobra, no okej, okay, no jest klient, no to co, powiem, że nie, bo równie dobrze ja go mogę wystawić, wolę sprzedać tam parę stówek taniej, ale sprzedać, a nie wystawiać i później czekać na klienta, który nie wiadomo, czy się pojawi, czy w ogóle będzie klient na to auto. No i okej, okay. Umówiliśmy się tak, że on dał mi jakąś zaliczkę, zadatek w sumie, no ale tak naprawdę na pysk, w pełnym zaufaniu takim, ja do niego, on do mnie, że on przyjedzie, zresztą on dał mi jakieś tam, nie wiem, 400 zł czy 300, coś koło tego i że będzie za dwa dni. Że będzie za dwa dni zresztą kasy, bo ja mu po prostu za tą Mazdę trochę drożej policzyłem, bo tamta Mazda, ta Premansy miała być chyba 2000 taniej, tam była jakaś różnica. No ja stwierdził, że on woli tą. Okej, okay. Czy 1000? No nie wiem, obojętnie, już tam o pieniądzach nie rozmawiajmy. I przyjeżdża za te dwa dni, ja w międzyczasie wyprałem mu ten samochód, wyczyściłem, z zewnątrz to samo, no zrobiłem go po prostu tak, jakbym go wystawiał na sprzedaż, bo głupio było mi go tak sprzedać, bo ta tapicerka taka, wiecie, w tym samochodzie na części tak już trochę miała jakieś takie rzeczy, taka do takiego lekkiego ćwierzenia, a niech facet ma, no bo po co ma płacić komuś za pranie tam 150 zł, skoro ja to mogę mu zrobić i przynajmniej będę miał święty spokój, że ten samochód po prostu sprzedam. On jeszcze w ogóle był taki fajny, bo miał ten monitorek taki tutaj, z DVD, no i tak no, prezentował się naprawdę godnie ten środek. Naprawdę godnie. Ja jeszcze zrobiłem mu takie zdjęcia, pamiętam. Jedyne co, no to podjechałem kawałek dalej, zrobiłem sobie takie pamiątkowe zdjęcia tego auta. Także może, jeżeli uda mi się znaleźć, to Wam tutaj wrzucę, jak ten samochód wyglądał. Miałem 4 dni od momentu zakupu tego samochodu i facet dzwoni do mnie. No i już z tej naszej miłej rozmowy już było nic, po prostu tak Jekyll i Hyde, takie 180 stopni, tak pach, się odwróciło. Bo on był mechanika i mechanik mu powiedział, że ja go chciałem zabić. Tak, kurde, jestem killer. Jurek killer. A dlaczego go chciałem zabić? Bo okazuje się, że w tym samochodzie no zawieszenie, nic się tam nie czepiał, nic, tylko klocki hamulcowe. Z przodu klocki hamulcowe już były niby na wykończeniu. I tak jak to mechanik powiedział, że parę hamowań, kilka hamowań z jakiejś tam prędkości 160 na godzinę, jakieś ostrzejsze klocki mogłyby się skończyć. Momentalnie. Mówię, panie, gdzie u nas 160? Po pierwsze, to jest raz. Po drugie, no to, no dobra, no wie pan co, no klocki do tego samochodu kosztują jakieś tam 70-80 zł, to co, ja bym ich nie wymienił? No pewnie, żebym je wymienił, gdybym wiedział, no to bym je wymienił, no ale mówię, samochód nie był przeznaczony jeszcze na sprzedaż, on tak naprawdę nie wjechał nawet do garażu, ja nie wjechałem, żeby go tam sprawdzić jakoś, no co, sprawdziłem progi, sprawdziłem tego typu rzeczy, to co wiadomo przy zakupie, ale reszty jakby nie oglądałem, no gdybym go wstawił do garażu i wiadomo, czyścił ten, robił to samo, co zrobiłem teraz, tylko że pod taką mega presją czasu, no to bym go tam przejrzał, nie? No ale mówię, no te klocki, no okej. Okay. No i on dalej z takimi wielkimi pretensjami o te klocki, nie? Że ja go chciałem oszukać, bo ja bym tych klocków, bo to na pewno chodziło o to 80 zł. Mówię, chłopie, kurde, samochód ma kosztować tam powiedzmy, nie wiem, 5 czy 6 tysięcy? Już nie pamiętam, ile to miał kosztować. Powiedzmy, że 6. A co, ja bym za 80 zł klocków ci żałował, nie? Fakturę dostałeś, wszystko dostałeś, kwota wpisana taka, jaka była faktycznie zapłacona, czyli wszystko prawidłnie tak, jak powinno być, a tutaj takie dziwne oskarżenia, nie? No i taka rozmowa, wiadomo, no nie jest niczym przyjemnym. Ja już mu w końcu powiedziałem, facet, gdybym ja wiedział, że te klocki cholerne są do wymiany, to widziałeś, stoi drugi samochód na części, z którego części były też brane do niego, tam są kompletne hamulce. Nawet gdyby tu tarcze miały rant, to ja bym po prostu, chociaż tarcze nie miały rantu, bo to tam jakby przy oględzinach akurat tak sprawdzałem, ale nawet gdyby, to po prostu co, wykręcam z tej na części, wrzucam do tej i dziękuję, cześć. To nie jest żadna wielka filozofia, sam bym to zrobił i no mam przecież takie auto. Jak chcesz, no to przyjedź, ja się dam nawet jeszcze te tarcze z tamtego samochodu albo nowe ci klocki dam. No to już jest, to już i trochę ton jego tak zszedł w dół, nie? Trochę ten ton zszedł w dół, no nie wiem, czy ten mechanik go tak nakręcił, czy cholera wie, o co chodzi. No ale nic fajnego, niefajna rozmowa, gdzie no faktycznie obijało się jakieś śmieszne pieniądze, jakieś 80 zł, a ja się czułem przez moment, jakbym był jakimś takim, nie wiem, faktycznie kryminalistą, oszustem, złodziejem, bandytą, handlarzem. Że nie handlarzem to jestem.
No i gwarantuję Wam, że po takiej rozmowie to już, jeżeli ktoś nie ma jakiejś takiej mega twardej psychiki, albo nie ma po prostu wyrąbane we wszystko, tak żeby wziąć ten telefon i powiedzieć: panie, no wziąłeś, to widziałeś, spieprzaj dziadu, rozłączyć się, dziękuję, cześć. Tylko faktycznie jakoś to się tam bardziej, nie wiem jak to określić, bardziej serduszkowo do tego podchodzi, tak porządniej po prostu, to raz, że robi się trochę przykro, pomimo tego, że wiecie, że no nie macie nic na sumieniu, ale jednak gdzieś to tam tak w podświadomości siedzi, jeżeli nie ma się tak twardego tyłka. Ja się cały czas staram jakby tego wyuczyć, ale są takie momenty, kiedy no jest gorzej, nie? I wypompowanie po prostu na cały dzień. Wypompowanie absolutne z energii, nie? Jeżeli to się tam odbywa jakoś ten, bo gdzieś to tam z tyłu głowy zostaje po prostu takie coś, że ktoś tam gdzieś tam was tam oskarża, wy jesteście totalnie niewinni, nie? No ale okej, no mówię, to taka pierdoła, ale nerwów trochę było. Druga taka sytuacja telefoniczna. Samochód pod tytułem Opel Corsa. Opel Corsa B, nie pamiętam roku, 9,5, chyba 6, może 7, no to coś koło tego. Ładna taka, czarna, trzydrzwiowa Corsa, blacharsko w fajnym stanie, na alufeldze, takiej 13-calowej alufeldze, ale była. Miał elektryczne szyby, nie pamiętam, czy miał lusterkę, nie pamiętam, szyby miał na 100% w prądzie. Co jeszcze? Central zamek, no poduchy, wspomaganie kierownicy, co jest bardzo ważne, bo to był 1-2 benzyna. Także no miał to wspomaganie, czyli super sprawa. Radio jakieś tam na CD, takie fajne. No takie spoko autko. Autko kupiłem bardzo blisko i też blisko sprzedałem. Samochód to był, po prostu facet do mnie zadzwonił, że ma Corsę, który już nie potrzebuje. Faktycznie facet miał drugi samochód, miał Peugeota chyba 508, pamiętam, bo to było tak, nie wiem, z 2 lata temu, może coś koło tego, zimą. Zimą się cała akcja działa, jak go kupowałem chyba w styczniu i w styczniu sprzedawałem. I ten samochód on używał na wyjazdy do pracy. I to tak do pracy na zasadzie, że wyjeżdżał z domu, jechał na SKM-kę, zostawił tam samochód i tyle, nie? I później nim przyjeżdżał. Miał go chyba z 5 czy 6 lat. No wcześniej używał go jakby jako takiego daily, normalnego samochodu do jazdy. Później jak kupił sobie ten drugi, no to tego sobie właśnie zostawił. Autko było cholernie dofinansowane. Tam nie było absolutnie żadnego wycieku, nic. Tam był olej wymieniony chyba no parę tysięcy wcześniej, z karteczką, z filtrami, wszystko w jakimś tam zeszyciku sobie zapisywane. Wydech był kompletny nowy, wydech był nówka, praktycznie on miał jakieś tam, nie wiem, 4 miesiące chyba, bo no pokazywał tam jakieś zdjęcia, no był pognity, może miał katalizator, nie wiem, co tam jeszcze. No taki dofinansowany, no nie było się do czego doczepić, hamulce, wszystko porobione, hamulce, klocki hamulcowe, grube, grubasy. No i kupiłem od niego ten samochód. Ja go tylko przeprałem w środku, przeczyściłem, nawet chyba go nie polerowałem z zewnątrz, bo to był taki czas, że jakby nie ten, no tanio kupiony, stwierdziłem, że nie będę tam się za bardzo nad nim pierdzielił, tanio go sprzedam. Wystawiłem go bodajże za 1850 zł, coś koło tego, bo wtedy tak wystawiałem, pamiętam te ceny, takie dziwne robiłem. No i przyjeżdża taka czwórka młodzieńców. Przyjeżdża tam chyba dwóch chłopaków, trzech chłopaków, jedna dziewczyna i teraz ja do końca nie zapamiętałem, czy dwójka to było na pewno rodzeństwo, tylko nie obczaiłem, czy to ma być dla tej dziewczyny samochód, czy po prostu ich jakiś taki na spółkę, czy jak to tam ma być, nie? I dwóch takich doradców, ale wszystko takie młodziaki, takie po 18-19 lat, tam może 20 mieli, to w takich porywach naprawdę, nie? No i oglądałem to autko, to był wieczór, gdzieś tam podjechaliśmy, tutaj ode mnie wyjechaliśmy z domu pod taką lępę wielką, żeby było cokolwiek widać. No i oglądałem to auto, przejechali się raz, drugi, trzeci, tam chyba każdy z nich jeździł tym samochodem. Ta dziewczyna zresztą najbardziej, no ale nie dziwię się, skoro ona tym miała jeździć i taka najmniej wprawiona, powiedzmy, w jeździe. No i kupili to auto. Pojechali, wiem, że mieli jechać, zatankować go jeszcze i jechać na myjnię. No ja się jeszcze tak zastanawiałem, no ale po co chcecie na myjnię, jak on jest czysty? No ale jutro tam pokażemy go tam komuś, czyli go tam komuś pokazać. Jak autko kupili sobie za te 1000, tam chyba 600 zł, czy jak tam, jak się dogadaliśmy, coś koło tego. I że, no chcieli się pochwalić, tak? No dobra, to tam sobie jedźcie, no wasza sprawa. Wyjechali, to było jakoś już 21, czy coś koło tego. I była zima. Był ten styczeń, temperatura w minusie. Co jest dość ważne dla dalszej części tej historii. Następnego dnia, godzina 10, telefon. Ktoś dzwoni, jakiś tam randomowo obcy numer. Odbieram, halo, halo. Dzień dobry. A tu się okazuje, że pamiętam, że jeszcze z pracy wtedy musiałem wyjść, bo jeszcze wtedy pracowałem. To wyszedłem po prostu, żeby odebrać ten telefon. I okazało się, że to matka tej dziewczyny. Ona taka widać niezbyt, znaczy jest widać, słychać, żeby było, że taka niezbyt rozgarnięta, bo to auto kupione. Auto kupione wczoraj było i ono wariuje. To auto wariuje. Oddać je chcemy, to auto wariuje.
kurde, dobra, ale o co chodzi? Jakie auto? No tą Corsę pewnie, tak? No ale no o co chodzi? Bo no, wtedy faktycznie doszło do tego, że córka kupiła, bla, bo to na nią było, na tą córkę. I auto wariuje. No ja się jej pytam, no ale co, nie odpala, nie ten? No odpala, jeździ. No to co się z nim dzieje? Ono wariuje. 15 minut chyba nie mogłem się z babą dogadać. Bo już miałem ochotę się rozłączyć, byłem tak wkurzony. No, no co jest temu, co jest, co wariuje? Mówię, no to do psychiatry może go trzeba wysłać ten samochód na sesję terapeutyczną, skoro on wariuje. No wariat samochód, no psychiczny jakiś. No i tak się trochę wkurzyłem, no nie powiem, no akurat przy tym telefonie. Dzień też taki, wiadomo, jestem w pracy, tutaj szybko chcę skończyć, cię odbieram, no chcę też jakby rozwiązać sytuację, dogadać się, dopytać, no ale no nic się jakby nie dowiaduje. W końcu w tle było słychać głos tej dziewczyny. Okazało się, że ona tam przyszła i tłumaczy tej matce i to jak taki głuchy telefon. Ja mówię, że no to córkę pani da do telefonu, ona mi wytłumaczy. Nie będzie pan z nikim rozmawiał, bo oszustwo. I już później padało jakieś takie, że oszukał na pewno, bo młoda przyjechała i oszukał, tak? Ona już tam do sądu pójdzie. Mówię, kobieto, jak ty, kurde, córce za półtorej klocka kupujesz samochód, że córka musi, no to ty już do tego sądu akurat pójdziesz, nie? No ale no co jest z samochodem, skoro wiecie, że auto jest dobre, nie? No i co się okazało? Finalnie, po długiej rozmowie, bo oni mieszkali, to była jakaś wioska tam bez numeru, znaczy numer domu był, łamane przez coś, to jakiś tam wielorodzinny pewnie budynek, nie wiem, garażu może nie mieli. Umyli ten samochód, wjechali na myjnię taką automatyczną z myciem podwozia i przymarzł im hamulec ręczny. Przymarzła gdzieś tam linka, coś nie puściło i okazało się, że hamulec trzyma tam na jakąś... Coś tam z hamulcami było. Ja do końca się też tak nie jakby domyśliłem się tylko, że hamulec trzyma na którymś kole. To mówię, znajdźcie sobie tam jakiegoś fachowca, jakiegoś mechanika, na pewno tam jakieś ciągniki macie, czy coś ten deseń, jakiegoś, nie wiem, może ktoś jeździł gdzieś tam na tym waszym PGR-ze i to kurde, zróbcie, no. Wstawcie samochód, niech on się rozmrozi, do sąsiada, do jakiegoś garażu i będzie dobrze. No i dalej ta, że gadka, że na pewno to nie jest to, na pewno coś. Ale tam jakiś jeszcze jeden głos. Ktoś tam musiał siedzieć jeszcze w tym pokoju. I było tylko tak, ale to może być to. To jakiś męski głos, może to ojciec po prostu, bo ta matka dzwoniła, może bardziej gramotna od tego ojca jednak, ale ten może coś tam zaskoczył. No wiadomo, ja się nie dziwię z jednej strony, bo jeżeli ktoś nie ma jakiegoś tam, nie ma dużo wspólnego z motoryzacją, no to tak też mnie zaskoczy, nie? Tym bardziej, że wiadomo, świeżo kupiony samochód i zawsze są jakieś podejrzenia, że tam może być coś więcej, bo wiadomo, każdy powie, że to jest tylko jakaś pierdoła, tak? Ale w jednym i drugim przypadku, no w przypadku pierwszym może tej Mazdy, no to trochę inaczej, bo on faktycznie wjechał do mechanika, coś tam, ale ta druga, ta babka od tego, od tej Corsy, oni nawet nie sprawdzili, co tam może być. Żeby zasięgnąć tam kogoś bardziej gramotnego, jakiejś informacji u tej osoby, kogoś, kto tam, nie wiem, zna się na tym, wytłumaczyć, no to nie musieliby dzwonić do mnie i mi to już rozpieprzać dnia. Ja to rozumiem, że nie ma nic jakby przeciwko, że ktoś zadzwoni się o coś, dopyta tam, jaki olej był lany czy coś, bo może zapomni, może nie dopytał jakby na rozmowie, jeżeli chodzi o samochód. No nie wiem, jakieś tak tego typu informacje. Ale jakaś taka podstawowa wiedza, no to powinna występować. No nie wiem, czego na tych kursach uczą. W każdym razie nie jest tak lekko, jakby się mogło wydawać. I nawet takie pierdoły, teoretycznie, mogą okazać się takimi problemami, dla co niektórych. Takimi problemami, które są nie do rozwiązania i trzeba po prostu atakować kogoś. I mówię, no z jednej strony ja to rozumiem, ale z drugiej strony, no bądźmy ludźmi. Bądźmy ludźmi, ogarniajmy. No i z takim oto przesłaniem, bo akurat idealnie się zgrałem, bo teraz wjeżdżam na taką drogę, taką dziurawą, bo jadę po Pstrągi, to aż mi szyło zaparowało, tyle gadałem. To są Pstrągi, najlepsze na świecie. Najlepsze na świecie Pstrągi. Województwo pomorskie, miejscowość Bychowo. Jeżeli ktoś tutaj kiedyś będzie na przykład nad morzem i dotrwał do końca tego filmiku, co jest też cholernie ważne, to tu są Pstrągi prima sort. Tak. Także taka mała reklama, lokowanie i product placement. No i tyle. Do następnego. Hej.